No i Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, witam was razem z Diabełem, który właśnie jak widzicie leci po milion. Siemano, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie, przepraszam, nie mogę się powstrzymać od tego. No pamiętaj, że w życiu żyjemy tylko raz, więc chcesz dotknąć wszystko, no prosta jazda. Tak no. Jest. Oczywiście, słuchajcie widzowie, najsampier, dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za wspieranie. Pamiętajcie, że playlistę macie w prawym górnym rogu. Link do kanału Diabeła macie w tytule, wystarczy, że klikniecie w jego nick i was przeniesie. I zachęcam do wspierania od piątaka miesięcznie. I słuchajcie, tak jak widzicie po tytule, zmieniamy format serii. Tutaj bardzo jeden fajny widz, nie pamiętam kim jesteś człowieku, ale cię bardzo mocno kocham za to, że pokazałeś, że faktycznie można ulepszyć tę serię i to naprawdę teraz będzie widzowie coś super. Słuchajcie, zasady są robić takie. Robić wrażenie będzie ta recenzja. Będzie robić wrażenie. Uwaga, okay. Uwaga, chodź. Idziemy na otwieranie lucky bloków. Mamy tutaj jeden Hunter, drugi Diabeł. A co tam jest za nic? Przepraszam serdecznie, widziałeś to? Tak, widziałem i jest tam nic. Naprawdę? Naprawdę. I teraz tak, słuchajcie widzowie. Zasady są takie. Otwieramy po 5 lucky bloków zwykłych, a następnie otwieramy 90 lucky bloków levela setnego. I dlaczego to robimy? Już tłumaczę, na jaki pomysł wpadł widz i według mnie to jest zajebisty pomysł, który pozwoli naprawdę na jeszcze urozmaicenie tej seryjki. Otwieramy sobie po właśnie 90 lucky bloków, czyli zapełniamy 3 pecety. I nawzajem sobie będziemy wybierali miejsca z każdego peceta do rundy, czyli powiedzmy jest runda pierwsza, czyli otwieramy z pierwszych 30, wybieramy sobie jako przeciwnikom pokemony od 1 do 30, wybieramy 6 takich numerków. I to będą nasze składy. Później idziemy się, wiadomo, wymienić tradycyjnie jednym pokemonem w traderze, co turę, no i walczymy później na te pokemony. Wydaje mi się, że to będzie jeszcze ciekawsze, bo jest jeszcze większa losowość i no zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. O kurde, tutaj widzę, że się wbijają achievementy. Dobra, jak powiem wygląda PC? Że trochę beka, bo otworzyłem sobie tę zwykłą piątkę podstawową i czaisz, że dwie legendy mi rotły. To jest też niemożliwe. No tak bywa. Dobra, ja już mam przygotowane 3 pecety. Muszę przyznać, że niektóre z nich są naprawdę ciekawe. Te pokemony, które właśnie będzie można wylosować. Także, no, zajebisty pomysł. No muszę przyznać, naprawdę zajebisty pomysł. Zajebisty, widzu, kurwa. Ty powinieneś pracować w jakimś dziale pomysłów zajebistych, bo naprawdę to był jeden z zajebistych. Oczywiście to jest pomysł zajebany z zagranicy, no bo przecież widz no, musiał obejrzeć to na zagranicy i powiedział, że obejrzał na zagranicy, ale moim zdaniem i tak jest zajebisty pomysł. Powiedz mi, czy masz już gotowe 3 pecety? Jeszcze chwila. Dobrze, nie ma problemu. No to widzowie, słuchajcie, będzie ciekawe losowanie. Specjalnie zrobiliśmy właśnie otwieranie 5 tych lucky bloków zwykłych, żeby nam się nie pojebało, że wiadomo, w pecetach są same setki, tutaj natomiast mamy same pokemony poniżej setnego poziomu, także będzie nam łatwiej się wymieniało. Raczej ready. Dobra, ready. To możemy w takim razie przenieść się już do lobby i możemy sobie tutaj na przykład powybierać. To w takim razie, uwaga, jako ty, że jesteś pierwszy, zaczynasz, proszę bardzo, od 1 do 30 daj mi proszę 6 liczb. Oczywiście liczymy, wiesz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na górze, nie? Następny rząd to jest od 7 do 12 i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz, który? 6. 6. 9. 7, 8, 9. 2. 2. 1. 1. 3. 3. 7. 7, dobra, okej. No okej. Ciekawy skład. Teraz ja tobie wybieram. No, tak. Poproszę. Uwaga, ja wybiorę wielokrotność piątki, czyli 5, 10, 15, 20, 25 i 30. Dobra, czyli poczekaj, powolutku. 5. A? 2, 3, 4, 5. 10. A, przecież to będą wszystkie po boku, nie? Nie po boku. No właśnie nie, to nie będą po boku. Czyli to jest teraz 5, 10, 15, 20 i 25. 5, 10, 15, 20, 25 i 30. A, dobra. A, zadanie matematyczne. Ty żeś mnie tam żeś wybierał tak, że cofałeś się i wybierałeś pierwszy w sumie. Też ci dałem zagadkę. Tutaj i tutaj. Dobra, mam. Dobra, no to w takim razie wymieniarka, proszę bardzo. I wybierasz sobie jeden z numerków, którym się chcesz wymienić. Numer 3. Dobrze, numer 3.
A, picia. Dobra. Weź tego z punkta. To ja wybieram numer 2. Okej, okay, dobra, jest fajnie, okej, okay, okej. Okay. Dobra, idziemy na arenę, proszę bardzo. Ja nie znoszę tego Pokemona. No niestety. Twój ulubiony szczur właśnie trafił. Szczur jeszcze. Przepraszam. Milion. Dobra, walczymy, idziemy po milion. O kurwica, ty, Tyrantrum kontra... Wielkie, nie? No, to niezły smok tu wleciał. Ja walczę, przepraszam, co ty tam między nogami masz? Co ty tam kryjesz? Kwiatka mam. Kwiatek obsrany? Pano, no. Bite po niemiecku, tak powiem. Dobrze, to ugryź, proszę bardzo. O, zatruj mi smoka, dobrze, elegancko. Kurwa, w zębę mi ukąsił. Dobra, wetam się w piętę ugryź, co najwyżej gościu. Synteza. Dobra, kamykiem śmierdziela, wypierdale. Uleczenie, dobrze. O, ty kurde, o, jak mnie kamieniem zapierdolił, człowieku, co to było? Dobra, aromaterapia. Nie mam w ogóle żadnego trawiastego ataku, kurwa, na kamiennego Pokemona. O, zajebiście, dobrze. Nie masz trawiastego ataku na Pokemonie kwiatku, kurwa? Tak, to dokładnie, jest... dokładnie. Dobra, Walrein. O, ja pierdolę, co on ma? Dobra, zamieć śnieżna, dawaj. Śnieżemi. Ty kurwa, użyłeś jakiegoś tam ryku, o, chyba kurde, słyszałem, taki... że tam... Ta, był okrzyk. Dobra, było okrzyk, dobra. Picza. Dobra, leci picza, dobra. Zamieć śnieżna. O kurwa, nie trafiłem. Elektryczne, ja pierdolę, co za głupio. Elektryczne, ja pierdolę, dobra, to teraz rzucam taką pseudo zamieć śnieżną i mam śmieszna to jest kurwa ta zamieć. I ten Pokemon, co ma tylko jeden atak, ale mam nadzieję, że teraz będę miał 100% trafiania przez to, że jest hail. No, bo mam też taką, mam nadzieję, że mi zajebiesz tego kurwa szczura, ze względu na to, że... Będę musiał 10 rund cię napierdalać. Dobra, nie ma problemu. Dobra, jest pierdolnięte elegancko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie, dobra. Lecimy dalej. Jakbyś tu... Jesteś lodem. Lodem, na lodem to jestem woda lodem. Woda lodem jestem. Woda lodem. O kurde, smoczy Pokemon na lodowego, to powiem ci... Nie, to nie był do końca Pokemon? Dobry pomysł, gdyż... To jest smocz Pokemon? To jest smoczy Pokemon. Kiedy kurwa Waszka jest pochodną smoka, ja pierdolę. To jest jeszcze chyba smoczoziemny, tak powiem ci. Smoczoziemny. No, to niezły wybór. Mówi zielony, to będzie, kurwa, wiesz. Ja super power! O, to było dobre. To było dobre. Ale wydaje mi się, że mój atak był jeszcze lepszy. No zdecydowanie. Ale... Najśmieszniejsze, że to, kurwa, mój Pokemon jest, którego używasz właśnie. O, szczur. Nie mogę! Szczur! Nie mogę! Kurwa, nie mogę po prostu z tym... Ja pierdolę stek! Przepraszam, bo ja się wody potrzebuję napić, ale... Ja tylko w nerwach cię skopiowałem. Tak. Kurwa, nie mam ataków, dobra, weź mi rozpierdol z tym szczurem. Poknąłem się. Zrobił przysiad, dobra. Ty jesteś typ normalny? Ja też użyję typu normalnego, proszę bardzo, Wishmore. Co to kurwa jest? Przepraszam, dobra. Super zajebisty krzyk. Prącz. Uj, lala. Dobra, Staraptor. O, dobra. Prącz. I kurwa, no nie wiem, co mogę tutaj zrobić. Atak skrzydłem. Jak poszło ten atak skrzydłem? No zobaczmy. O, poszło dobrze ten atak skrzydłem. Dobra, co to kurwa jest? To coś. Oricorio. Dobra, to jest chyba też jakiś latający Pokemon. Po czym poznałeś? Po tym, że lata, kurwa? Nie wiem. Nie, a pierdyka ma tam teraz. No kurwa, z dedukcji. Gratuluję wywiadu, nie? Revelation Dance. O pupa. O kurwa. Ja ci zajebałem za 70%. O, a ty, tak ja tobie też taniec rewelacji. Taniec rewelacji. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tutaj. Atak power skrzydłem. 10? Jest taki atak, który ma kurwa power 10? A może być. A jaki to jest atak z ciekawości? Slap. A, bo to jest turowy. Od 2 do 5 razy atakuje i to dlatego, wiesz? Dobra, no. Vaporeon, okej, okay, typ wodny, proszę bardzo. A, to no pewnie nie mam innego wyboru niestety. Dobra, pewnie zapierdolisz mnie od razu, także ja używam... no, close combat, proszę bardzo. Walka w zwarciu. O, leży. No nie, kurwa, no zdechnij ptoku, ty! Ja pierdolę! Pierwsza walka dla mnie, 1-0.
Dobra, to teraz możemy w takim razie znowu wybierać, już nie musimy iść nigdzie. A, fuck, to za mną, zapomniałem. Mamy teraz o wiele szybciej, proszę bardzo, wybieram teraz ja dla ciebie, Pokémon. A nie, ty, przepraszam, teraz ty dla... Tak, nie, ty, nie, ja, dla ciebie, ja dla ciebie. Teraz. Nie, no dobra, to zaczynaj, zaczynaj, proszę jeden, bardzo. Jeden ciul tak naprawdę, no, ale... dawaj. A, drugi boks jest. Tak. Wybieram numer 6, 12, 18, 20, no wszystkie po prawej na maks. Tak, wszystkie po prawej, dobra. I jeszcze jednego dodatkowego. I numer... Numer, poczekaj. Numer jeszcze jeden. 21, tak? Tak. 18, 19, 20, 21. Dobra. No to ja w takim razie wybiorę tobie 5 po lewej stronie. O, ale się. Dobra. I wybiorę ci jeszcze numer 10. 10. Numer 6. Będzie to. Myk. Dobra, idziemy teraz do wymiany. I teraz ja wybieram pierwszy. No to jeżeli mówiłeś, że tak masz, taki, tak się ucieszyłeś, że wszystkie po lewej stronie, no to może numer 1? Dobra. Kurwa. Numer... Tak się ucieszyłeś, że tak wszystkie po prawej stronie, to może numer 1? O ty kurwo. Zajewał mi smoka, dobra. Zobaczymy, jak to będzie. Arena. Byk. O nie, rozjebałem przycisk. Adam, napraw! Dobra, idę. A tam na... O kurwa, faktycznie rozjebał przycisk. Dobra, czekajcie. Już tutaj szybciutko. Buton. Proszę. O, dobra. Ty, Zostawię sobie ten przycisk od razu na wszelki wypadek, gdybyś go znowu rozjebał. Dobra, uwaga. Walka. No i kurwa, fajnie, fajna walka. Podoba mi się. Czego się spodziewałeś? Mieliśmy pierwsze miejsca, gościu. Dobra, proszę bardzo. Kurde, co za gówno jest. Slash! O, to jest... O, tutaj uży... Ja szybszy jestem! Co ty dupisz? O, kurwa, jestem szybszy, ale jestem już nie szybszy. Dobra, no to smok kontra smok. Ula. Ja pierdolę, ty nic nie masz! Spoko, mój też nie ma za dużo. Autonomizę! O, jestem zajebiście szybki. Zajebiście szybko, teraz nic nie robisz. Zajebiście szybko, nic nie robię, dokładnie. Mogę w takim razie zmniejszyć ci jeszcze prędkość. Nie. I mogę przygotować się do potężnego wpierdolu co najwyżej. I mogę na przykład jeszcze tobie... Ale kurwa, wszystkie pod statystyki, nie? Albo sobie zajebiście zwiększam szybkość, albo tobie zmniejszam, albo tobie zmniejszam defa, albo sobie zwiększam ataki defa. Nic kurwa innego nie mam na tym Pokemonie. Już, skończ pierdolić, widź ten. Dobra, to już skończyłem i wychodzę stąd. Co to masz? Dobra, ale wjeżdżam... Wjeżdżę w takim razie łabądź. Kurwa, nie wiem. Łabądziem na smoka? To prawda, nie ma. O ty kurwa, co ty mówiłeś o łabądziu? Kurwa. O ty kurwa, z łabędziem chcesz się bić? Ja wyczuwam, że ty masz tam kurwa jakieś okruszki po chlebie, to ci opierdolę. On się rzucił. Dobry, łabądź. Dobra, czekaj, co na łabędzie? Więc działa zazwyczaj zajebiście dobrze na wszystkie Pokemony. Kurwa, co za gówno ma. Nie powinien być jakiś gigantyczny przypadkiem? Nie wiem. Dobra, łabądź ma tak. To był taki chyba koksem dużym, nie? Co, te kartana? No. To jest ultra bestia. No też jest kurwa taka ale mini to, bestia. Ale to wiesz, to zależy też od tego, jaki rozmiar się trafi Pokemona, bo tu jest... No, ale po prostu śmiesznie wygląda. No. Kurwa, ostrze tego kwiatka. Nie, jak się nazywa? Liścia. Liścia po angielsku. Dobra, kurwa, no ogólnie dostałem jakąś kulkę zwiniętą, dostałem, także ale... zajebiście. Ten trujący ogon. Atak powietrzny. No kurwa, to niezły trujący ogon. W ogóle takie śmieszne połączenie, że latający i ten trawiasty. A jest z kartki. No pojebane to. Ale to ma sens. Bo lata kartka. Czemu nie mogę wybrać Pokemona? A nie wiem. Czekaj. Już tak ci wpierdoliłem, że aż ci rozjebałem całe party. Poczekaj chwileczkę. Jeszcze raz rzucimy. Matko boska. Weź sobie ustaw go na pierwszym tym slocie. No jest, dobra. Dobra. O, zajebiście, kurwa, kartka Trumpa. Mam taki atak, Trump card. Trump card? Patrz. Ty, słabo cię jebłem, myślałem, że będzie potężniejsze. Jest, Trump card. Ła, za 50. O kurwa, ja ci biję tym. To napierdalam dalej. O kurwa, no, dobra, jadę, jak dobra. Tam? Heliolisk, nie wiem co tu mogę. O kurwa, mogę cię piorunem pierdolnąć na przykład. O kurwa, no fajnie, pierdolnie to było. O.
A, to już po sprawie. A, już po sprawie, dokładnie. Zajmę. Dobra. To co? To... Dziś badonga. To co? Może w takim razie runda 3. Wybieraj, no, proszę jest... bardzo. Ej ty, bo 1-1 jest, ale złote kalesony. Nie, 2-0 dla ciebie, ty wygrałeś dwa razy. No ty pierdolisz, wcześniej też wygrałem, nie? Chyba tak. Nie. Cipsko dostałem, przecież mnie rozwaliłeś tym... A, faktycznie, faktycznie, dobra, 1-1, no, no. Dobra, to w takim razie wybieraj, proszę bardzo. Teraz ty wybieraj, ja wcześniej pierwszy wybieraj. No dobra, to ja wybieram dla ciebie numer 1. Jestem. Ten trzeci boks oczywiście, nie? Tak jest. Mhm. Numer 12. 12. 13. 13. 24. O kurwa. 24. 25. 5. 25 jak coś, nie? Tak, tak, tak. No. I numer 5. Tu. Dobra, mam. Dobra. Prawo to. 4, 8. Poczekaj, 4. 5, 6, 7, 8. Tak? 13 później. 13. I 29. 29 to jest ten. I 25. 25 to jest 5, 3, to jest ten i jeszcze jeden. A, jeszcze jeden. Dobra, myślałem, że to będzie 22. 22 to jest 18, raz, dwa. Oj, 19, 20, 22, dobra. Okej. Okay. No tak, proszę bardzo, wybieraj. 5, tak. 5, dobra. Ja teraz wybieram numer 3. Dobra. Kurwa, jakiegoś krokodyla dostałem za... To jest takie zajebistego, to jest krokodyla za jakąś kurwa psraną rybę. No, Krokonał to jest starter z drugiej generacji. To jest no ewolucja Totodile'a. Teraz jestem kozakiem przecież. No tak, tylko ten nie jest w formie ostatecznej, także trochę będzie do dupy. No dobra, lecimy! Dałeś mi jakąś kurwa rybę z latarką na głowie. O, Agron. O to kurwa. Jest dobra, metalowy cios. Kurwa, ubezpieczenie. Kurwa, ten w Axa Direct, kurwa, pierdolą. OC Faxa, pan też ćwiczy. Dobra, może po prostu atak. Ubezpieczenie. Ubezpieczenie. O kurwa, dobra, atak robi dużo. Zostaje przy ataku. Atak? Dinozaurem, ja jestem kotkiem latającym. Nie wiem, czy kurwa ja latam. Ten, co nie, mi z PZ-u zajebał. Dobra, jeszcze raz atak. OC Faxa. Dziękuję. Chociaż powiem ci, że ten kotek jakoś sobie dał radę. No nawet jedną trzecią HP zabrał, także całkiem nieźle. Dobra, jesteś Pokemonem stalowym. Stalowo-kamienny. Jakbyś miał coś walczącego, to razy 4 dostanę. No właśnie tak się zastanawiam, czy jest jakikolwiek z tych Pokemonów walczący. Nie wiem, co to jest. To jest smoczoziemny. No to zajebisty wybór. On ewoluuje w Garchompa. Jego ostatnia forma. Okej. Ale ziemny atak też będzie dobry. Tak, ja w ogóle nie trafiłem, kurwa, smoczym pośpiechem. Smoczy pośpiech nietrafiony. Ale ten Dragon Rush też powinien coś robić, nie? Powinien, tylko on z tego co pamiętam to ma kurwa. Trochę, tam nie wiem, z 70 czy 60 accuracy ma. 75. O. No to styl jest... No żeż kurwa! O, trafiłeś. It's not very effective. Dobra, buldożer. O, buldożera mogłeś od razu użyć. Mówiłem, że ziemne są dobre na mnie. Ja ci nie ufałem. Dobra, Wiatek. Ja pierdolę. No kurwa, nasionko rzucił. O, komu nie połknij przypadkiem. Nie kuś diable. Shit bomba. Zasadzę w tobie ziarenko. No dobrze, niezłe ziarno. A teraz ci mega obesce. O, nie udało mi się. A co miałeś, Absorba czy Gigadraina? Mega Drain. A, Mega Drain, okej. Okay. Dobra, czyli Elektrobol na ciebie zadziała i to jest właśnie ciekawe, bo na Steel Pokémony powinien zadziałać. Tak, ale tak, na to powinien dzienne... dostać, no, powinien dostać ogólnie. Jakbyś miał coś wodnego, to by było super. To trochę XD, nie? Nie, ale mocno mnie uderzyło, bo mam chyba 30 HP. Ue, jakiś newsy. A ja mam, kurwa, co ja, ślepy? Hydropompka. O, bąbelkowy promień, dobra, ty jesteś Pokémonem wodnym, to ja w takim razie używam Decidueye. Nie, kurwa, dobra, Leaf Storm wjeżdża, dobrze.
Burza liści! Pokemonem, spierdalaj. O kurwa. Ale liście kurwa. Dobra, ale zmniejszyłem sobie w chuj atak, no ale dobra. Było i tak warto. Dobra. O kurwa, Charizard. Dobra. Aj, kurwa, mi sklikłem. Ajajajajaj. Nie, dobrze. A, że z atakiem mi sklikłeś. No. Dobra. Dziabnięcie ducha. Disco Inferno. O kurwa, dobra. Tu poleciałeś. Dobra, idź, krokodylu. Ja pierdolę, krokodylu jebany. Nie ma ataków. Nie ma ataków. Lodowy, kurwa, kieł. Zamrożę ci go. O, nie trafiłem, zajebiście. Okay. 95% celności nie trafiłem. Ja mam być szczery, to tutaj najlepsze co będzie. To mogę ci po mordzie podrapać co najwyżej, będzie najlepiej to działało. Chociaż... Wiesz co, no czasami lepiej nawet używać ognistych ataków, mimo to, że masz not very effective, ale masz... No, zdecydowanie działa. No. O, podpaliłem kurwa wodnego Pokemona. Dokładnie. Nie. Czasami to się opłaca, bo jak używasz tego samego ataku, co masz typ Pokemona, to dostajesz jeszcze boosta, nie? Dobra, no, szczury elektryczny! A nie, tylko nie to! O, ty masz jeszcze pod typ latający, to cię pierdolę! Tak jest, kurwa, Raichu! To jest za to, że... O, kurwa, kolejny latający Pokemon, no to jeb, Raichu! Super elektryczny spięcie. Dobra, weź go za pierdol, ja nie mam żadnego atakującego. Żelazna ofensywa! Żelazna ofensywa, dobra. Jeszcze mnie sparaliżował. No niestety, nie wyszło ci. To jest twój ostatni Pokemon? No, niestety. Niestety, ale... Raichu pokazał tutaj siłę. Gówno, ta chuja w dupie pokazał szczur jebany. Po prostu nie miałem innych tych. Spikes. Dobra, dobra. Kurwa, bo ty się obraniasz i... I też kurwa, ty. Teraz cię będę wolniej bił. Dobrze, kurwa, gówniak nie ma. Dobrze, kurwa, gówniak, a ty? Taki byłeś cwany? No to dobra, to ci zapierdolę z elektrycznej pięści. Dobra, po milion idź chuju. Pa. Jest, wygrałem widzowie 2-1. Słuchajcie, mamy nadzieję, że wam się formuła tutaj podoba, bo jest moim zdaniem zajebista i no nie będziecie w końcu kurwa narzekać, że nie łapie się Pokemonów, tylko się te wybiera. Jest o wiele większa losowość i jest moim zdaniem nawet lepiej. Także co, wbijajcie do Diabeła na kolejne odcineczki z Pixelmonów Lucky Blocków. No i dziękujemy za oglądanie. O ile wypuszczę, bo zapomniałem ostatnio. A, no bo to jest Diabeł Gaugan oczywiście. Ale jak już widzicie, to wcześniejszy odcinek jest, okej? Okay? Tak, jest, no. Także spokojnie i wyczekujcie kolejnego. Także kacę was, wbijajcie do Diabeła. Oczywiście macie nick w tytule. Do następnego, trzymajcie się, Indio.